Państwa plantacja ogórków sadzona z rozsady, ta sama co pokazywałem Państwu wcześniej. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. A zaraz jeszcze pokażę ciekawostkę. Tak wyglądają ogórki, proszę Państwa, posadzone gdzieś około 2 do 3 tygodni temu. Producent dzisiaj wysypał Jaramila kompleks. Tu są rośliny zdecydowanie większe, ale tu przejdziemy jeszcze kawałek. Tutaj akurat cieplejszy kawałek pola. Natomiast proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Tutaj troszeczkę mniejsze, ale tutaj mamy cieplejszy kawałek pola i jeszcze był wysypany jakiś tam niewielka ilość obornika z kurnika. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. O, tutaj właśnie, gdzie teraz idziemy. Rośliny są zdecydowanie większe, więc ten obornik robi swoje. Tutaj zdecydowanie czystszy kawałek pola, natomiast tam dalej mamy trochę chwastów. Producent sypie właśnie nawóz, jutro będzie objeżdżał, potem wchodzą pracownicy i to ogracują. Niestety w ogórku nie ma herbicydów. Jeżeli chodzi o ochronę, będzie zastosowany preparat na jednoliścienne, bo tych chwastów też jest trochę, więc zostaną zniszczone, zwłaszcza tutaj w rzędach ogórków. To można zrobić, innych herbicydów tak naprawdę nie można stosować, bo zostaną zniszczone ogórki. Nie ma żadnych herbicydów tak naprawdę do stosowania. Jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami i szkodnikami, to na razie nic. Można ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał, ponieważ te ogórki akurat rozsada była zaszczepiona preparatem Poliversum, można ten zabieg powtórzyć jeszcze raz, ewentualnie użyć, ponieważ są linie kroplujące, jakichś mikroorganizmów do zaszczepienia podłoża typu Bacillus subtilis, Bacillus megatherium. Jest tych preparatów troszeczkę na rynku, trzeba sobie coś wybrać, co można ewentualnie kupić, co jest pod ręką, ale to mówię, to nie opryskujemy, tylko wpuszczamy w linie kroplujące. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.